dobry lot. I dzisiaj kolejna informacja. Niestety, kolejny objazd Polski pewno będziemy musieli zrobić ze względu na to, że Poczta Polska no niestety nie ma zamiaru na razie ruszyć. Teraz też zapadają temperatury i ze względu na wysokie temperatury nie będą właśnie transportować gołębi. Chociaż jest taka patologia, ponieważ w Niemczech teraz też odwołali loty na ten weekend, ponieważ w części Niemiec też jakaś temperatura powyżej 20 kilku stopni, także robi się to ogólnie chore, ale no niestety z tego względu, zbierając gołębie znowu na wspólne gołębniki, musimy jeździć po Polsce i raz w miesiącu ten objazd zrobić. Teraz to będzie 14-15 czerwca z południa na północ, jeszcze tam są trasy ogólnie do dogrania, jak to będzie wyglądało, gdzie będą chętni hodowcy. Wstępnie już tam coś mamy nakreślone, ale tak jak mówię, to zobaczymy, jak będzie jeszcze dalej. Zbieramy gołębie na Pattaya. Land of Race, największy wspólny gołębik świata. Ostatni termin na wysyłkę, ponad 10 tysięcy gołębi. Tam, gdzie rok temu w Tajlandii mieliśmy trzeciego asa i pierwszego europejskiego. Także gołębik dla nas niezwykle fajny i zawsze obfitujący fajne wyniki. Do tego zbieramy gołębi na Dubai Land of Race. Jest to sprinterski wspólny gołębik do 400 km. Lot finałowy 400 km. Mistrzostwa świata w sprincie w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kapitalne miejsce, aukcja na pipie. Jeden gołąb aktywny plus 3 rezerwowe plus transport samolotowy do Emiratów Arabskich 600 euro. Także też świetna okazja, jest to ostatni również transport na Dubaj, także też serdecznie zapraszamy do kontaktu hodowców, którzy zwłaszcza chcą w dobrych warunkach zacząć przygodę, na wspólnych gołębnikach, no to ten Dubaj faktycznie i finansowo wychodzi fajnie, nagrody ciekawe i tak mówię, sprinterskie mistrzostwa świata, także również godne polecenia. No i korabia zimowa, też zaczynamy już zbierać gołębie, korabia zimowa w przyszłym roku, pula nagród gwarantowane 300 tysięcy euro. Trzeba zwrócić uwagę, że w zimie tylko dwa gołębniki Rimini włoskie i korabia mają gwarantowane nagrody, reszta to jest obiecanki, cacanki w zasadzie można powiedzieć, dlatego nie będziemy ukrywać, że w tym roku najmocniej będziemy promować korabia Winter, Fast Rimini Winter włoskie i Superstar również w Hiszpanii, także te trzy gołębiki, ponieważ na pozostałe też będziemy transportować gołębie, ale tak jak mówię, z tymi nagrodami jest równie. Dobre miejsca do testowania gołębi, ale jeżeli chodzi o nagrody, no to zdecydowanie korabia, Rimini i Superstar, w tym, że korabia zdecydowanie ma najwyższe nagrody, tak jak mówię, ponad 1 000 000 złotych, prawie 1,5 miliona złotych gwarantowanych nagród. Wypłaty błyskawiczne, teraz też praktycznie do 2 tygodni po finale praktycznie wszyscy hodowcy, którzy chcieli, to otrzymali pieniądze, a którzy przełożyli na kolejną edycję pieniądze, no to wiadomo, mają już opłacone drużyny, także zapraszamy do kontaktu, pierwszy transport już właśnie teraz 15 czerwca. No i przy okazji zawsze, jak teraz hodowcy pytają, ponieważ zawsze robiliśmy te ofertę tych gołębi naszych rozpłodowców, jeżeli wymieniamy tą kadrę, tak ja powtarzam, to co nam zrobiło Mistrzostwo Świata, gołębie, które wracają do nas, do domu, wszystkie praktycznie w 100% przechodzimy na gołębie, nie praktycznie, a w 100% przechodzimy na gołębie, które latały tylko na wspólnych gołębnikach, odkupujemy te swoje wszystkie najlepsze gołębie. Zresztą to już hodowcy, którzy oglądają nasze filmiki, to wiedzą, że cały czas mówię jedno i to samo, ale zawsze zdarzają się hodowcy, którzy pierwszy raz odpalają filmik i nie wiedzą, o co chodzi. Także tutaj, jeżeli właśnie na tym to polega, że odkupujemy wszystkie swoje gołębie, a rodziców oryginały tych gołębi odsprzedajemy od siebie z hodowli właśnie tych zagranicznych obrączkach, czy nasze gołębie z najlepszych rozpłodowców na polskich obrączkach, które nie były lotowane, również z rozpłodu odchodzą, a przychodzą gołębie na wspólne gołębniki. Teraz właśnie po korabie zimowej, gdzie na 530 bardzo ciężkim locie z bocznym wiatrem zajęliśmy 2. i 8. miejsce, mamy 6. i 7. lotnika, także 2 lata temu wygraliśmy korabię, także rok temu mieliśmy 3. asa, no ogólnie korabia nam dosyć fajnie leży naszym gołębiom, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj też około 20 gołębi wraca z powrotem, plus z Tajlandii wreszcie w tym miesiącu ma dotrzeć 25 gołębi, które odkupiliśmy z Pattaya, Thailand Master, także rozpód idzie cały czas w siłę. A tak jak mówię, a oryginały gołębie nieprzelotowane z rozpłodu bezpośrednio będą oferowane, tak jak zawsze mówiłem, robimy oferty te świąteczne, noworoczne i tak dalej, ale ze względu na to, że poczta nie działa, a my jedziemy z tymi gołębiami, także można sobie po trasie odebrać gdzieś te gołębie, dlatego co filmik to parę gołębi prezentujemy, dlatego w tym roku nie będzie na koniec oferty świątecznej z 30-20 rozpłodowcami, ponieważ teraz absolutnie wszystko, co schodzi z ostatnich jajek, co jest rozparowane, ostatnie młode wysłane na wspólne gołębniki, ponieważ po wszystkich tych gołębiach prezentowanych od kilku lat już gołębie są bezpośrednio wysyłane na wspólne gołębniki. Też się zdarza, że dzieci tych gołębi wracają do rozpłodu, a tak jak mówię, a rodziców tych gołębi odsprzedajemy. Także teraz, tak jeszcze raz powtarzam, nie będzie tej oferty kilkunastu rozpłodowców na koniec roku, ponieważ systematycznie po 4-5 sztuk wrzucamy na każdym filmiku. I teraz zaprezentujemy gołębia, który właśnie ostatnio był już zaprezentowany. Jest to ostatni nasz czysty Jensen, jeszcze to był gołąb, który miał 5x5 konkursów w lotach gołębi młodych, w 100% stary Jensen, jest to ostatni w 100% zachowany Jensen z naszej hodowli. I właśnie zamówił go hodowca do
Kanady, ale ze względu na kwarantannę troszkę dłuższy okres oczekiwania, dlatego wystawiamy go, pokazujemy go jeszcze raz gołą, bo on ma 41-18 i tutaj właśnie, tak mówię, gołą przelotowany, jako młody miał 5x5 konkursów, chcieliśmy sprawdzić, jak te jeseny będą latać, w czystości, w 100% zachowany, też jest gratka, jeżeli ktoś właśnie lubi gołębie w czystości krwi zachowane, to jest gołąb między innymi, po którym w tamtym roku mieliśmy 7 asa na Tatrach Derby, także kapitalny gołąb w rozpłodzie w tym roku, również w zeszłym roku gołąb był 20 asem na Derby Kaliman, czyli na katastrofalnym wspólnym gołębniku, także gołąb, który ma w rozpłodzie parę fajnych sukcesów, a w rozpłodzie jest od w zasadzie 2 sezony był, także wcześniej był lotowany, dlatego ma jeszcze nawet obrączkę Tipesa. Gołąb kapitalny, w 100% zachowany, Jensen na początek hodowli dla kogoś na pewno gratka. I oko super fajne, rozpłodowe, z pierścieniem, czerwone, złote. I tak jak mówię, ostatni jensen z naszej hodowli, także kapitalna okazja, jeżeli ktoś zwłaszcza lubi jenseny. Kolejnego gołębia właśnie zaprezentujemy, właśnie również był pokazywany, o numerze 64-18 miał iść właśnie jako 2 samczyki do Kanady, ale tak jak mówię, teraz hodowca, dopiero kwarantanny zaczynają się w okolicach listopada, dlatego tutaj, żeby też robić miejsce, przychodzą gołębie z innych wspólnych gołębników, powiedziałem, że jak do listopada nie pójdą, to pójdą na tą kwarantannę na Kanadę, ale myślę, że wcześniej na pewno z domu będą sprzedane, zwłaszcza dla pewno znajomych hodowców, którzy wiedzą o jakich gołębiach teraz tutaj mówimy. To jest właśnie samczyk o numerze 64-18. Jest to jeden z dwóch ostatnich synów naszego starego sino-okiego, czyli Rica 2937, stary Ric z 11 roku, który już nie jest w naszej hodowli. Ostatnich dwóch jego synów. Teraz nawet też ciekawostka, że właśnie na korabi zimowej miejsce 42 i 75, cała para po tym sino okiem 29-37 w setce przyleciała z lotu finałowego i obydwa gołębie będą odkupione do rozpłodu. Dlatego właśnie nieprzelotowany ten 64-18 rozpłód opuszcza. Oko też lekko sine, praktycznie identyczne jak ojciec, także w rozpłodzie można twierdzić, że będzie robił świetną karierę u jakiegoś hodowcy. Także gołąb też absolutna gratka. Znając życie pójdzie do końca, znowu tutaj szpilki między widełki nie wbije, także gołąb kapitalnego pochodzenia, kapitalnej budowy. Tak jak mówię, również ostatni z dwóch riców po naszym starym sino-okim. Tutaj też ciekawostka, że mieliśmy 180 gołębi od Hańca Wielego Rica, a Ric powiedział na tym 37 ok przyjdzie swoją hodowlę. No i faktycznie do samego końca ostatni Ric, jaki został w hodowli, to był ten 29-37, a to jest bezpośrednio jego syn. Świetny gołąb. Tutaj, tak jak mówiłem, hodowcom jest większy problem z samiczkami, ponieważ wiadomo, starsze samice przestają nieść, czy ogólnie nam się ostatnie kilka lat rodzi 70-80% samców, także tutaj no jest jak jest, jeżeli chodzi o samczyki. Ale tutaj właśnie też ciekawostka, powiedzmy, samiczka z 22 roku z linii starych Ardenów, Witembujków o numerze 206, to jest 206 samiczka z 22 roku. Od mistrza Niemiec Karla Heinza Pluma, hodowcy, który specjalizuje się w lotach, powiedzmy, 12 gołębiami, które przez cały sezon potrafią mu oblecieć po 5, 6, 7 lotów od 800 do 1200 km. Mistrz Niemiec maratonu. Gołąb kapitalny właśnie z linii Ardenów. Świetnie te gołębie się wpasowały w naszą hodowlę. Tutaj też kapitalne oko rozpłodowe tej samiczki. Nie wiem, czy można zobaczyć, ale tak jak mówię, tutaj akurat też kilka dzieci, już co prawda samiczka dopiero z 22 roku, a już w pierwszym roku wydała nam również kilka wspaniałych gołębi, co taka ciekawostka, że gołąb, tak jak mówię, w ciągu jednego roku też fajnie była spasowana, nasze Leo Hermansy na pewno, ale w tym roku również po niej mamy 8 młodych, tutaj widać już ten, że nożda, że kończyła karmić, 8 młodych, które poszły między innymi właśnie na Pataję, na korabię letnią. Leciutka, malutka samiczka, dopięta, mostek zamknięty, typowo z dalekodystansowej rodziny właśnie od mistrza Niemiec maratonu Pluma. Gołąb, jeżeli chodzi o na daleki dystans albo w połączeniu na nasze jenseny, hermansy, właśnie na te dwa samce, byłaby absolutnie świetna para połączyć z jednym bądź z drugim samcem, które były właśnie prezentowane. Także to jest oryginalna samiczka DV-ka. Oczywiście, tak jak mówię, już praktycznie jest tylko u nas 1,5 roku, jeden sezon, ale ze względu na to, że absolutnie wszystkie rozpłodowce oryginalne odchodzą z hodowli, ona też jest zaprezentowana. Kolejny gołąb
którego właśnie zaprezentujemy, jest to już pewno znany 505. Jest to nasz Arden w czystości zachowany z nocnego lotnika. To jest ojciec bezpośrednio, nawet tam na filmiku wcześniej był filmik z Maroku pokazany, gdzie nasz gołąb zajął na ciężkiej 500-ce 486 km drugie miejsce, bezpośrednio dziecko tego gołębia, tego właśnie Ardena, praktycznie wygląda identycznie i widzą hodowcy. Dziecko zajęło drugie miejsce na bardzo ciężkim finale, to również było piąte miejsce na Zagrzebiu na ciężkim finale, a ojciec jest odsprzedawany z 18 roku 505, z tego względu, że tak jest oryginałem. Jest to przedostatni oryginalny Schlepphorst, jeszcze jest stary 486, stary Arden, nocny lotnik, też jeszcze, no ze względu pewno na wyższą cenę, jeszcze było masa zapytań, ale jest jeszcze u nas dostępny, także ten 486, najlepszy stary nasz Arden wszechczasów, również jest dostępny, a to jest drugi gołąb właśnie 505, one pochodzą z tej samej rodziny nocnego lotnika, także gołąb, kapitalne oko, kapitalny balans tego gołębia, ten Arden jest jeszcze dostępny. I tak jak mówię, ten Arden był łączony na gołębie, na Jenseny, na Hermanskę 48 również był łączony. Także typowo na szybsze gołębie i wychodzą kapitalne ptaki, które u nas w oddziale latały właśnie od 300 do 800 km. I tak samo na wspólnych gołębnikach robią niesamowitą robotę gołębie z tego samca. Teraz też 8 gołębi na wspólne gołębniki po nim poszło. W rozpłodzie też jest 6 takich właśnie gołębi po tym samczyku. Ostatni gołąb, jakiego zaprezentujemy, ponieważ tak jak mówię, u nas nie ma tych ptaków dużo, a jeżeli jedziemy po Polsce, to nieraz ktoś sobie tam do trasy wyjedzie, czy sobie weźmie, nie wiadomo, czy ta poczta będzie w ogóle na jesień funkcjonować, dlatego powoli prezentujemy po kilka sztuk na każdym filmiku. I tutaj mamy gołębia o numerze 9398, gołąb tamtegoroczny, też hodowcy, może już ktoś wie, o co chodzi. Jest to samczyk z małym dzióbkiem. A, bardzo ciężko będzie na chwilkę go musimy zmusić do kapitulacji. Gołąb na żółtym oku, na pomarańczowo-żółtym. Masa hodowców pytała o gołębie, które są właśnie z linii naszego felinka z Halkidiki. Długie, fajne skrzydło, mostek dociągnięty, widełki zamknięte. Ogon też świetny, gołąb też już zaczyna pierzyć na głowie, odstawiony 2 tygodnie temu od ostatnich młodych. Jest to bezpośrednie pełne dziecko naszego pierwszego asa na derby Grecji, na Halkidiki, naszego felinka, który był pierwszym asem, jako jedyny gołąb miał 5-5 konkursów przez morze, do tego trzeci gołąb z lotu finałowego i jego również pełna siostra, to jest gołąb właśnie tamtegoroczny, to jest pełny brat do... Również pełny brat do samiczki, która na Toskanii, na katastrofalnym wspólnym gołębniku, gdzie garstka gołębi zakończyła zmagania również w upale i częściowo przez wodę, zajęła 7. miejsce na locie półfinałowym i 3. miejsce na locie finałowym, gdzie pierwszego dnia nie było żadnego gołębia. Także też właśnie część hodowców się pytała, w zasadzie dużo, spora część hodowców pytała właśnie o te gołębie, dlaczego nie pokazujemy nic z linii felinka. Także wyciągnęliśmy, głęboko sięgnęliśmy i wyciągnęliśmy właśnie samczyka. Jest ogólnie jeden samczyk i jedna samiczka właśnie z tego felinka dostępna. Pełne rodzeństwo, czyli ojciec był brązowym medalistą Mistrzostw Świata, pierwszym asem i siostra była brązową medalistką Mistrzostw Świata. Także również gołąb kapitalny, wyrywny, widać charakter, nie chce się dać chwycić za ten dziubek, przez to go nie będziemy stresować, ale gołąb również niewielkiej budowy, taki średni ptak, ale naprawdę na dzień dzisiejszy ta linia felinka z Halkidiki naprawdę też pokazuje się nam rewelacyjnie i praktycznie rok po roku im cięższe loty, tym te gołębie lepiej latają. Także tak to wygląda, kilka samiczek jeszcze, tak jak mówiłem, tam z naszych najlepszych starych rozpłodowców, mamy tam pojedyncze sztuki, tam będzie chyba w zasadzie 6 samców i 4 samiczki, które nie mają obrączek, które są z roku 2022 i 3, które były zostawiane do nas do rozpłodu bezpośrednio. One też będą w ofercie po starej. Naszych jeszcze tam będzie jeden gołąb ze starego Van Luna, ze starego Normana, ze starego Asterixa, również ta linia, która praktycznie u nas tam z Rauf Szablon będzie jeden samczyk, jedna samiczka z Heremansów, ze starej Heremanski, także tam pojedyncze takie jeszcze gołębie będą w ofercie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę pytać, dzwonić przez telefon, tam to dogadamy się, czy jakieś tam zdjęcie, czy filmik jakiś tam poza filmik, jakiś filmik tam na WhatsAppa, czy na Messengera
możemy wysłać, z tego względu, że nie zawsze mamy właśnie czas na nagrywanie takich filmików pojedynczych. Myślę, że jeszcze może jakiś jeden filmik będzie pokazany zaraz przed tym wyjazdem, także jeżeli ktoś chce wysłać jeszcze te gołębie właśnie na wspólne gołębiki, bądź coś z naszych gołębi właśnie się spodobało i zakupić, no to zapraszamy do kontaktu. Dobry lot.